Siemka wszystkim! A tak, to znowu ja. Wiem, że się cieszycie na nowy film. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, mam dla was kilka informacji. Jeśli jesteś tutaj na tym kanale nowy lub nowa, bardzo zachęcam, abyś zostawiła subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnego filmu. Teraz możesz dać lajka. Chociaż wiem, że te lajki w sumie nic nie dają. Możesz dać. A możesz wpaść na moje wszystkie social media. Linki do nich macie w opisie. Chciałbym wam serdecznie podziękować. Tak miło przyjęliście mój pierwszy film. Osiągnął już ponad 1000 wyświetleń. Mam nadzieję, że te liczby będą tylko rosły wraz z rozwojem mojego kanału. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania filmu. Ka tu znowu. Aktualnie jedziemy teraz ze święconko, żeby poświęcić pokarm. Żeby nie było, posiadamy maseczkę. Tak prezentuje się nasz koszyk. Nie będę pokazywał jej zawartości, to jest tajemnica. Jechaliśmy i odezwę się do was po wszystkim. Widzimy się niedługo, trzymajcie się. Już jesteśmy po wszystkim. Zajechaliśmy jeszcze w pewne miejsce. No i pewnie wracamy do domu. Już jestem w domu i zaczynam przygotowywania do świąt. Pierwszą moją konkurencją będzie podsadzenie od tego stołu. Kolejnym etapem w przygotowywaniu do świąt jest tradycyjne krojenie warzyw do sałatki jarzynowej. W każdym razie u nas jest to tradycja. Mi do tego zadania zostało przydzielone krojenie ogórka. Normalnie kocham kroić ogórki. Po wykonaniu tych wszystkich czynności czas na dekorację, gdzie mamy przygotowane elementy, z których zrobimy dekoracje świąteczne. Tak prezentuje się końcowy efekt wykonanej dekoracji. To już koniec. Jeśli wam się film spodobał, to zostaw suba z dzwoneczkiem, lajka pod filmem i napisz mi w komentarzu, jak się podobał ten film. Zapraszam was również na wszystkie moje social media. Linki i nazwy użytkowników będziecie mieli podane w opisie. Więc do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.